będę musiał pić dużo kawy, ponieważ piję i nie włączyłem nagrywania, ani zegara nie włączyłem. Już mówiłem, że szukałem jakiegoś tła, ale to, żeby mu ładnie wyglądał, wygląda jak wygląda, musi się do mnie przyzwyczaić. Może okulary założę. O, w okularach wyglądam 3 razy lepiej. No, teraz to jest inteligentny jestem, proszę bardzo. Moim przeciwnikiem jest kiedyś licealista z drugiej, trzeciej klasy. Teraz student Akademii Medycznej, jest z nami do tej pory. Pozdrawiam pana. E4, C6. D4, D5. Wybił i C4. Atak panowa. Był taki szachista. Panow napisał kurs debiutów, doskonałą książkę. Potem to kontynuował Estrin, a potem Kalinniczenko. Tam najlepiej było mówione debiuty otwarte, średnio półotwarte, a im dalej, tym mniej skromnie, ale one były dla początkujących gracza. Początkujący nie grają D4. I tu na atak panowa można grać różnie. Można grać skoczek C6, można grać skoczek F6, można grać E6, można grać G6. Ja preferowałem G6. Skoczek F3, i tu uwaga, nie skoczek, dlatego nie, bo na skoczek F6 może nastąpić GG5, jak to mówią. I na GG5 trzeba grać skoczek E4, takie pozycje ostre. A ja wolę spokojniejsze, gdzie jest walka pozycyjna, więc najpierw G6, skoczek F3 i na skoczek F6 goniec z G7 jest niegroźne. Znaczy goniec G5 niegroźny, bo można zagrać goniec G7 po biciu gramy hetman D5. Goniec E2, goniec G7, roszada, skoczek C3, skoczek C6. I teraz powstała pozycja na pograniczu obrony Grünfelda, gambitu hetmańskiego może powstać. No i ataku panowa. A, no w tych okularach, A3, no to nie jest dobry ruch. Tu trzeba gońca wyprowadzić na E3. A3. Kombinujemy jak sieciowy kaczoreczek, gdyby miał 60 lat miał. Kombinujemy. Jak młodziutki taki był. No i wybić trzeba wybić, ponieważ goniec wyszedł, ale co teraz? Bo wybić to łatwo, ale trzeba mieć koncepcję co po wybiciu. Tę koncepcję co po wybiciu trzeba mieć przed wybiciem. No idziemy na podwiązkę tego piona. D5. No i co teraz? Gdzie odejść koniem?
Zobaczcie, że młody człowiek, jeden i drugi, gra zupełnie poprawnie. No wybić. Wybić. I naskoczyć na dwóch. I to zobaczcie. Koniś naskoczył na hetmanka, ale lewym okiem naskoczył na gońca. I teraz konieczne było hetman e2. No wiadomo, że jak grał ze mną, to mu się trzęsły ręce i dygotały nogi. Po skoczek c4. Pozycja jest trudna dla białych. Można zagrać hetman b6. Można zagrać hetman d7. Jest dobre pole dla hetmana. I byłaby taka gra, no. No może nie taka, bo tutaj hetman musi odejść, no. Odszedłby. Tak byśmy segrali. A tu nerwy, nerwy, no i ten przeciwnik grozi naprzeciwko hetman e2. I to jest elementarna podstawka. Z czego to wynika? Z nerwów, z szybkiej gry, proszę sobie zanotować, nie należy grać szybko. I jeszcze jedna rzecz jest. Jeszcze jest jedno, no to dalej to już dużo nie było, bo potem podziękował. A, bo nie tu zagrał. Hetman d1. I po skoczek c4 podziękował. No i słusznie, bo tu jeszcze skoczek wchodzi, blokuje piona. Ale z czego to wynika? No, wynika z bardzo ciekawej rzeczy, że jeżeli mamy debiut nauczony na pamięć i go odstukujemy, to ostatnie 2-3 ruchy debiutu powinniśmy zwolnić, żeby się przyzwyczaić do myślenia. Żeby się przyzwyczaić do myślenia. I co my tu widzimy? Debiut, prosta, figury wychodzą, ta. Figury wyszły, A3, no jeszcze taki ruch, nie wiadomo po co, ale można jeszcze zagrać, zbicie, zbicie. No i tu już ruch trudny. Piana trzeba bronić, ciężko go bronić. Przepchnięcie. Już jest pozycja trochę lepsza dla czarnych. I pogonię C3. Widać, że skoczek napadł na hetmana, a że na gońca to już gorzej widać. I tu jest kluczowy moment partii. No wisi hetman. Trzeba się zastanowić, gdzie nim odejść. Znaleźć najlepsze pole dla hetmana. No przypadkiem jest jedno, na F4 można jeszcze odejść trochę gorzej. Na F4 można odejść. F4 to jest tu. I w kluczowym momencie partii warto pomyśleć. No pomyśleć 10 sekund, bo to jest partia 5-minutowa. I się skończyło. I podziękowanie. I dziękuję panu. Mojemu młodemu przyszłemu lekarzowi. Dziękuję się.